Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się w grze Hogwarts Legacy. I dziś zaczynam od Rebellion, po czym... jakby to lepiej określić, będziemy dziś właśnie poszukiwać księżyców, znajdźków i innych takich rzeczy na spokojnie, kończąc wszystko, ewentualnie ucząc się nowych czarów, a wątek główny zostawiamy na kiedy indziej. A póki co mamy tu właśnie przed sobą portret Brufia. Na portrecie widnieje czarodziej Brufio, słynący ze swojego eliksiru mózgowego. Będący przykładem konsekwencji nieprawidłowego wypowiedzenia zaklęcia, kiedyś powiedział s zamiast f i znalazł się na ziemi, z bawoły na piersi. Czegoś nie rozumiem, ale okej. Dobra, nieważne, chyba coś źle nawet przeczytałem, ale na razie nic niestety nie zrobimy. I tak. Ta sekcja jest nadal niebezpieczna, na zasadzie nie wolno ci tutaj chodzić, tym podobne, czy nie? Na szczęście nie. No i jeden klucz tutaj nawet mamy już przy tym wszystkim, więc zaraz pójdziemy zająć się czymś innym, ale najpierw tego klucza muszę, no... uderzyć w odpowiednim momencie, co oczywiście nie nastąpiło jeszcze. Bo chcę mieć to już za sobą, żeby mieć kolejny ten. No, zebrany. Tym samym będzie to już... Nie jestem pewien, który, ale no, na pewno któryś tam późniejszy. Tak delikatnie mówiąc, nawet się można tutaj szybko zobaczyć. Jeszcze tylko 4, okej, okay, czyli to był właśnie 12, jak było widać. Tak. Nie wiem, czy będą nas tutaj nadal ścigać, czy nie. Pewnie tak. Ale na wszelki wielki... Właśnie ostatnio ulepszyłem też nasze umiejętności używania zaklęcia znikającego, czym kameleona, jak go teraz to nazywają. Tak, no. Ostatnim największym właśnie naszym sukcesem była Alohomora. Kiedy się naumieliśmy. Więc teraz, kiedy już się naumieliśmy, to nie pozostaje nic innego, jak tylko używać jej wszędzie, gdzie się da. To tylko na pierwszym poziomie możemy, dlatego też skupiam się na tym, by właśnie odnajdywać, jak to się nazywa, no, te księżyce, różne znajdźki i sekrety tutaj umieszczone. Właśnie dlatego, że za to dostaniemy lepsze formy Alohomory. I tak, kolejny, a tutaj, jak się nazywa, wpis do dziennika, opis, historyjka, jak to tak zwał. Daj mi to bez znaczenia. To, co jest jednak istotne, to, że przydałoby się znaleźć chyba, no, jak to się nazywa. No, gdzie mi tutaj ta Alohomora, tylko właśnie Revelio dzwoni. Gdzie mi tu Revelio dzwoni, tak, to chyba będzie najlepsze określenie. Pewnie gdzieś tutaj, ale drugi poziom zamka, więc niestety póki co tego nie ruszymy. I może zamiast się bawił tutaj w znak zapytania 1 i 2, to zobaczymy, co potrzeba. Okej, tutaj potrzeba 13, mamy 8 i 5. Daje 13, więc przypadkowo dobrze to ustawiłem. Tutaj 14, a mamy... Z tego co się orientuję, chyba 5, więc musimy 9, czyli 9-głową hydrę. Będzie to łatwe. Tak, jeśli się dobrze nauczyłem oczywiście tych symboli. A, już widać, że tak. Więc wow, brawo ja. Zajęło mi to mniej niż myślałem, że może to zająć. Ale tak, mam tutaj skrzynki, standardowo w postaci posągów i jakiejś znajdźki ubraniowej. To już takie dosłownie typowe dla tych... Oczywiście może się okazać kiedyś, że nie, że jednak spotkam się z jakimś jednym momentem, który przełamie ten taki schemat standardowy i będzie inaczej. Ale na razie, no, wątpię, żeby to do tego miało dojść szybko i teraz, dobra, zamek poziomu trzeciego, więc tego nie otworzymy. A, i teraz tu. Słyszę, jak coś dzwoni, więc tam wyżej pewnie będzie. I tak, wiem, że jeszcze byliśmy i mogłem to zrobić wtedy, kiedy mieliśmy też to zadanie, powiedzmy, główne. Ale preferowałem tego nie robić po prostu w tamtych momentach. Dobra, mamy tu klucza przy okazji. Więc tak, kolejna szafa, o której pamiętałem, też będzie już otwarta. Co oznacza, że pozostaje nam znaleźć jeszcze 3 ostatnie i będzie wszystko. A podejrzewam, że jakkolwiek mogę się wkurzyć na to, że ich nie widzę czy coś, to wcześniej czy później się same zlokalizują. Uwaga, i teraz skupienie. Full focus. Wysruwał. Dobra. Całe szczęście, Malina z błędu jest wystarczająco przychylny. Okej. Okay. Jeszcze 3. Z tego co się orientuję.
I Rebellion nadal mi dzwoni, więc... No, tutaj trzeba czegoś poszukać. Czym po stronie, powiedzmy... O... Jak to się nazywało? No, po stronie... Leczniczy byliśmy, więc teraz warto właśnie zobaczyć coś tutaj, jak to będzie wyglądało. A, o proszę. No bo tędy łatwiej zejść, tak normalnie. A i tak właśnie Alohomora jeszcze na skrzynki, to też bardzo ważny element. Ale dobra, dobra. Jest ustawienie prawidłowe, teraz tylko to drugie i będzie dobrze. Teraz się pogubiłem, co chciałem przekazać, ale nie przejmujcie się tym. To u mnie normalne. A, dobra, mamy co. Alohomora, zaliczona. Kolejna. Dostajemy tutaj... Znowu. Chyba nie gorszy niż to, które mam obecnie. Jak Confringo, który daje stronę, którą... Nie wiem, czy mogę normalnie wziąć, więc dla bezpieczeństwa przerzucił Akio. Okej, dobrze. Fajne zaklęcie, Sebastianie, nas nauczyłeś. Bardzo ci za to dziękuję. Świetne jest. Pozwala fajnie właśnie podpalać rzeczy na odległość. Bez konieczności bycia właśnie, no, 5 cm od nich. I coś mi tutaj głośno brzęczy, więc podejrzewam, że tu gdzieś będzie jakaś kartka. Poza tą pojedynczą skrzynką? Oczywiście, że jest. Ale gra nie wiadomo, czemu nie chciała nam jej dać. I tak. Mechanizm zegarowy. Chociaż poruszające się koło zębaty mechanizmu w wieży zegarowej odstraszają większość ludzi, dla niektórych zapewnia na przez nie prywatność jest wielce atrakcyjna. Okej. Okay. No i co tu jest? Tylko monety. Aż trochę szkoda, że nic więcej nam nie dali. No ale z drugiej zaś strony fajnie, że dali. Przynajmniej monety. Zawsze cokolwiek. Jak już to też ostatnio mówiłem. I dobra. Aha, patrz na nas, jakby nigdy nic nie ma z tym problemów. Ciekawe. A wcześniej tu musieliśmy na nich uważać. Jak na nie wiadomo co. Ciekawe, że tak szybko się to zmieniło. No ale dobra. A zamek poziomu drugiego. To tego niestety nie otworzymy. Ale jest pudełeczko, które jestem w stanie otworzyć i jest jakaś notatka, którą jestem w stanie sobie zabrać. Okej. Okay. No i macie te informacje, jak zwykle. Później sobie tam przeczytam prywatnie. Wy sobie musicie też sami prywatnie przeczytać, bo... Tak dużo czasu marnuję na jakieś głupoty i rzeczy, które pewnie spora wasza część by nie chciała, żebym robił. Więc... No, przynajmniej oszczędzam czas, nie czytając tych jednych notatek. I okej. Okay. Wydaje mi się, że w takim wypadku skrzydło to tutejsze jest już skończone. Tak, czy da się zobaczyć, gdzie my teraz jesteśmy, w której sekcji tak naprawdę? Jesteśmy w sekcji... Takiej tutaj. Czyli skrzydło podbudniowe. Strony przewodnika zostało nam tutaj 10 do zdobycia, jeden posążek i 5 skrzyń skarbów. A w takim wypadku... Powiedziałbym, żeby się tym zająć, ale... Czemu nie? Możemy pójść właśnie sobie w ten sposób już chyba... No nie powiem, że wszystko, ale sporą dawkę tych rzeczy, które już możemy mieć, to mamy. Więc tak. Okej, jesteśmy przed wrotami Hogwarta i spokojnie będziemy teraz sobie tam lecieć. Jak mówiłem, ten odcinek dla tych, którzy niekoniecznie chcą wiedzieć, jak robię jakieś znajdźki głównie, to jest do pominięcia bardzo łatwo. Bo gwarantuję wam, że dużo ponad to, co tutaj się dzieje ze znajdźkami, to się raczej nie pokaże. Dlatego, że znajdźki wymagają czasu. I tak, poza tym, że też czasu wymagają, to oczywiście wymagają też cierpliwości. Chęci, no i ogarniania wszystkiego. A tu jest dużo rzeczy, ale zanim coś jeszcze zobaczę, jak tam stoimy z ekwipunkiem. Mamy 3 wolne sloty, okej, to jeszcze możemy chwilę pochodzić po tym segmencie szkolnym, a zanim będziemy musieli zrezygnować. Nie rozumiem. Co mam z tym zrobić? No to popatrzcie, aż się otworzy, czy co?
Incendio. Confringo. Nie wiem. No cóż. Cokolwiek to jest, mam nadzieję, że kiedyś to wiemy. Albo się nie kiedyś tam zaraz może. Sam bym tego poszukał, jeśli gdzieś da się to znaleźć rzekomo. Ale zanim to wszystko, to tak. Alohomora, oczywiście. I zajmijmy się tymi naprawdę istotnymi rzeczami, którymi są. No, znajdźki dostępne dla nas w tym momencie. I ewentualnie też te posągi, które też, no, nie ukrywajmy. Są moim priorytetem, żeby dostać wyższy poziom Alohomory. Okej, okay, mamy to. Jak szybko obracam, to ciężko wyłapać ten moment, ale dało się wychwycić, więc jest dobrze. Mamy to. Kolejne drzwi zostały otwarte. Kłódka upadła na podłogę, skrzynka jest i... Jest to gdzieś na dziedzińcu, więc też tam idziemy. Teraz nie pamiętam, czy one są pokazywane tutaj, czy nie. Ale wydaje mi się, że muszą gdzieś być pokazywane, bo jeśli nie będą, to jak mam to niby zlokalizować? Też z tej strony mogą nie być, bo w końcu to jest, powiedzmy, pochodna innej znajdźki. No, ale z tego co widzę, takie są, więc fajnie. Cześć, ma. Idziemy. Zanieść do twojego dziwnego obraza, żeby dostać tylko jedną kartkę. Tym samym zmniejszając ilość kartek, które musimy znaleźć tutaj chyba z... jeszcze do 9? Czy 19, bo już nie pamiętam. Ja wydaje mi się, że 9, bo chyba 23 były łącznie. Czy 9 się brakuje, czy więcej jednak? Nie, naprawdę wybaczę, że takie są rozkojarzone, ale no. Tak, jeszcze 9. 5 skrzyń, jeden posążek, 9 kartek. Okej. Okay. Powiedziałbym, że jest to jak najbardziej wykonywalne. Gdybym tylko wiedział, jak otworzyć te drzwi jakieś dziwne. Powiedzmy z jednorożcem, bo jak inaczej nazwać, to nie mam pojęcia. I gdzie my teraz idziemy? A, do dalszego segmentu tego skrzydła. Okej. Okay. I teraz ważna sprawa. Revelio tutaj dzwoni, więc... Albo gdzieś blisko początku na tym skrzydle, albo na tamtym, tam jeszcze coś jest do odkrycia. Jak tutaj, no... Przecież tutaj... Nie, te pociski zwykle nie dawały rady, więc... Oczywiście, że to da radę. No i przy okazji kartka. Ciekawe, że jej do tej pory nie zauważyłem, ale tak. Mapa... Argyllshire. Chyba tak. Ta mapa przedstawia Argyllshire, region w Szkocji, w którym położone są Hebrydy. Ojczyzna czarnego smoka hebrydzkiego. Okej. Okay. Okej, okay, za długo czekałem, więc... żeby tutaj wejść. Tą skrzynkę, zdobyć jakiś tamten list. Okej. Okay. Więcej coś to jest. A no, jest oczywiście. Takie dosyć generyczne miejsce, więc nie wiem, czy ogarnę, ale z drugiej strony. Zawsze pozostaje jeszcze Revelio, żeby pomóc. A nawet widzę tą ćmę. Więc szybko ją po prostu wezmę. Teraz jest jeszcze Alohomora pierwszego poziomu. Ale tak, nie rozpraszajmy się zbyt wieloma rzeczami naraz. Weźmy po prostu co tutaj leży. Oraz ćmę. Jak ćmę już zaprowadzimy, to potem będziemy mogli robić kolejne rzeczy, jak tutaj chociażby rzucić jedno z dwóch zaklęć podpalających po to, żeby dostać kolejną kartkę, zmniejszając już ilość chyba do 8. Nie. Teraz potrzebujemy 8, teraz 7, to już 6 chyba będzie? Jakoś tak? Ja już się sam gubię w swoim tym rozumowaniu. Okej. Okay. Tak, do 6, bo teraz widać, że po prostu potrzebujemy 4 tutaj i potem 3 jeszcze. No tak, 7 to potrzebujemy, czyli do 6. Dobrze liczyłem chyba. A może nie? Nie wiem, ja dzisiaj jakoś tak naprawdę momentami wydaje mi się, że nie myślę. I tak wiem, nic w tym nowego przecież ja nigdy nie myślę. Ktoś może powiedzieć, no ja bym się z tym zgodził. Okej, okay, gdzieś na zewnątrz będzie kartka jedna, którą trzeba będzie przyciągnąć. Albo na zewnątrz, albo po prostu na wyższym piętrze.
To też jestem skłonny zrobić od razu. Fajna muzyka swoją drogą. A co my tu mamy? Co? Chcesz mi wytłumaczyć, co tu się stanęło? Bo ja chyba nie ogarniam. Ja wróciłem... Tak, wróciłem tu. Okej, to było dziwne. Co najmniej. Ale tak... Tutaj na dole jest nasz woźny. Na chwilę bym się nim nie przejmował. Tym, czym bym się bardziej przejmował, to tym, że nie wiem już, gdzie jest ogólnie mówiąc ta kartka Revelio, o której była mowa wcześniej. Znikłem po prostu z moich radarów. Sam. Delikatnie mówiąc, mi się nie podoba. Chyba, że gdzieś tutaj była? Tutaj coś brzęczy, oczywiście, i tym podobne, więc no... Potencjalnie dużo tu jeszcze może być niezdobytych, tak w końcu. Okej. Okay. No i macie tu, proszę, ponownie informacje, jakieś notatki, tym podobne. A tutaj potrzeba lochomory poziomu drugiego. Co tłumaczę, czemu tego najmniej nie zrobiłem? Chciałem coś tutaj może brzęczyć. Ale nadal nie rozumiem, gdzie jest ta kartka. Mogę oczywiście tu iść ponownie i tak łazić, sprawdzać wszystko. Już jeszcze byliśmy. Tej latającej kartki tutaj nigdzie nie widać. Chyba bym musiał jej poszukać jakoś gdzieś inaczej, bo... No wiem, że ona jest. Nie oszuka mnie po prostu system, ja wiem, że ona jest. Teraz tylko pytanie, gdzie konkretnie jest. Ewentualnie, jeśli nie ją, to zaraz pójdę do jakiegoś innego segmentu, gdzie brakuje w teorii mniej rzeczy, żeby szybko to poszukać. Gdzie ją widziałem, sądzę? Wiem, że ona była. Delikatnie pokazana przez ścianę. Tutaj gdzieś? A tam, że była. Się czuję aż trochę głupio. A może jej nie było? Dobra, nieistotne. Tak czy inaczej, o, tutaj też... Mogę? Mogę. No tak, prawie bym o tym zapomniał. No trochę to będziemy musieli połazić, szukając. Okej, mam pozycję. Mam pozycję. I tak, chyba to jest szybsze niż takie powolne klikanie. Jest fajnie. Coś tutaj mamy wartego uwagi. Chyba tylko zwykłą skrzynkę. Co za tym idzie? No niekoniecznie. Chyba, że jest tutaj też ta duża, ale pewnie nie. Oczywiście, że nie, ona jest gdzie indziej. Są ciekawe, że... Albo ją tutaj przegapiłem. Albo ona jest gdzieś pomiędzy pomieszczeniami. Wygląda też tak, że jest gdzieś tu. Tuż za, poza zasięgiem toalety. No cóż, trudno się mówi. Ale dobra. Koro tutaj niczego nie ma. Nawet Revelio nie przypominało niczym. To chyba dobry pomysł, żeby właśnie pójść gdzieś trochę dalej, szukając kolejnych tutaj właśnie odkryć, wyzwań, przeżyć. Wolnie jeszcze, czy tutaj coś jakoś... Nie, ta skrzynia jest mocno poza zasięgiem tych miejsc, więc to musi być gdzie indziej. No dobra, jestem piętro wyżej. Znalazłem wejście do Gryffindoru. I przy okazji tutaj właśnie portret grubej damy. I tak, portret ten strzeże pokoju wspólnego Gryffindoru i wymaga hasła od każdego, kto chce tam wejść. Ona i jej przyjaciółka Violet znane są z wędrówek wśród innych portretów, a czas do czasu częstują się ze znajdujących się tam kadziwina, okej. Czyli nie wejdę tutaj. Albo w ogóle, albo chwilowo. Ciężko mi stwierdzić, które jest bardziej prawdopodobne. No tak, jestem właśnie w segmencie, w którym... Wydaje mi się, że w takim wypadku nie byłem jeszcze. Teraz tak, musimy się dostać jakoś tam. Jakieś tam dostaniemy... A nie, tam jest to, dobra, już... Nie ma co tam iść, tam jest to właśnie jedno, którego nie otworzymy. Niestety. Więc okej, okay. Teraz przejść tutaj nam tylko zostało. I klatka schodowa. Ponownie.
Tak więc chcę sprawdzać wyżej czy niżej. Zacznę od dołu, bo czemu nie? Dobra, następną rzeczą, którą się tutaj zajmiemy, będzie skrzynia w kuchni. Bo no, nic innego nie znalazłem, jak mówiłem. Okej, okay, czyli tu jest prawidłowa pozycja. Przecież nie, nie. O, tu jest pozycja prawidłowa. Dobra, bardzo łatwo to było. Pewnie nie musiałem tym ruszać, ale dobra. No, i tym sposobem mamy już kompleta. Idziemy zidentyfikować. To tutaj pozostało do zidentyfikowania. Po czym idziemy do Hogsmeade to sprzedać. I tym samym też pójdziemy do Hogsmeade. Jak to najpierw wykryć, no, tam poszukać różnych znajdźków, bo no nie ukrywajmy, w Hogsmeade jest tego bardzo dużo. Teoretycznie, tak ogólnie. A bardzo mało zostało po prostu już do skompletowania prawdopodobnie wszystkich rzeczy. Okej, okay, jak jeszcze przy tym jesteśmy, oczywiście pozrywamy rośliny, które nam tu powyrastały. Wszystkie, żeby mieć je już no, przy sobie na wszelki wielki. I okej, okay, identyfikujemy wszystko. Mnóstwo tego będzie oczywiście. I widzę, że nawet są lepsze rzeczy niż to, co mieliśmy do tej pory, więc... Dobrze, że tutaj przylazłem. Zaczynając od... tutaj okularów. Obrona dużo lepsza. Wow. Interesujące. Zwiększa obrażenie zadawane przez Expelliarmus. Okej. Okay. Może być. Zmienię tylko na jakieś normalniejsze. Okulary. Takie? Ja to nosimy przez bardzo długi czas, to może jakieś inne fajne znajdziemy. Nie, nie chcę takich dziwnych. No, takie mogą być tym razem. Po prostu, żeby chociaż trochę się to różniło wyglądem. Właśnie, też estetyka nowa różyczki. Nie. Ja pokażę wszystkie też jeszcze raz na wypadek, gdyby okazało się, że któreś nie pokazywałem. Wrócimy po prostu do tego znowu, bo to było nadal moje ulubione, najlepsze w ogóle. Tak. Tutaj nic z tym nie zrobimy. Przy okazji, co ma za wzmocnienie? Jak on to strzelę, okej, okay, otrzymamy większe obrażenie, to nie wykorzystamy. Tutaj... Ciemny, bieski szelik runiczy z frędzlami, okej. Okay. No i jeszcze większy Expelliarmus. Coś mi mówi, że Expelliarmus będziemy mogli pokonać wszystko, co istnieje. Tutaj... O, takie coś, ale nadal wybieramy to. Chyba nawet nie będę zmieniał wyglądu wyjątkowo, bo nie muszę zawsze. A to nadal najlepsze. Dobra, to tak będziemy teraz chodzić w broni, trochę dziwne, ale czemu by nie. Jeśli chodzi o inne kwestie, w inwentarzu, w tym podobnych miejscach, no będę informacja o tym, że mamy nowości. Klikam je szybko tutaj, żeby się tym przyjmować. O, mamy już jednego księżyca? Aż dziwna sprawa. Bo myślę, że nie powinniśmy jeszcze mieć żadnego. No dobra. I tak, może się już na pewno nie będę skupiał na tym wszystkim, bo dużo jeszcze mam do zrobienia, więc spotkamy się w Hogsmeade, gdy zacznę już sprzedawać te wszystkie rzeczy. Okej. Okay. A więc jesteśmy w sklepie, który będę chciał sprzedawać. Może nie wszystkie rzeczy, co na pewno większość. Głównie dlatego, że właśnie tutaj mamy ostatnie rzeczy, których nie mamy jeszcze. Proszę, magiczny wzór skaczący kociołek. Czy już mogę skaczącego kociołka mieć nawet fajnie. Nie wiem, czy będzie mnie stać na to, rzecz jasna. Nie będę się tak szczególnie przejmował. Pomyślimy, co wykupić, ale tak, na pewno będę musiał powykupywać część przynajmniej rzeczy. Dlatego, że po prostu... No będąc szczerym, chciałbym mieć już jak najwięcej rzeczy ze sobą. Czym jako, że nie czuję potrzeby na jakieś takie super szczególne rzeczy, co zacząłem wykupować. Czy dam mocniejsze rękawiczki? No, trudno się mówi. Powiedzmy od właśnie najtańszych, typu kompostownik. Nie, to są zabawki, te zwierzęta kompostownik. Tutaj mamy stół zielarski z trzema małymi dymcami za 400, oczywiście. Magiczny wzór stanowisko do eliksirów kształci litery C. Karmi dla zwierząt, kompostownik, a weźmiemy... Nothing like finding just the right thing, is there? Tak, oczywiście. Jest jedna rzecz, prawdopodobnie. Tak, jak myślałem. Możesz mi pomóc, pozwalając... No właśnie, pozwalając określić sobie skrzynię i przy okazji patrzcie, kogo my tu jeszcze mamy. No kogo my tu mamy? No akurat przypadkiem trafiliśmy jeszcze na księżyca.
Kiedy... No, nie będę ukrywał, liczyłem na to, że właśnie w Hogsmeade możemy ich pozbierać wystarczająco, żeby dostać wyższy stopień Alohomory, ale... Nie myślałem, że w pierwszej chałupie, do której wejdziemy, już go, no, zlokalizuję. Tak, czyli nasza świetna robota. Gwiezdny kluczu. Teraz tak, czy Rivellium coś pokazuje? Pokazuje mi ich dom, który mogę otworzyć. Bo jest na pierwszym poziomowym Alohomorze. Okej, tutaj to było? Tutaj to było. Dobra. Zrobione. I teraz tylko pytanie, co będziemy mieć w tej chałupie? Będą to jakieś cenniejsze rzeczy, czy... coś, czy jednak... jest to po prostu chałupa, w której jest jedna skrzynka i nic więcej. Oczywiście niezidentyfikowany przedmiot. Jak ty, gromnie, kochasz po prostu... obsypywać rzeczami, z których i tak nie będę korzystał prawdopodobnie, bo nie chcę się ich identyfikować. A dobra, a tutaj jest też kolejny budynek, w którym coś może być, a może nie być. Ale zanim coś właśnie szybko, Akio. Właśnie, jeszcze sprawdźmy jedną rzecz, może? Okej, okay. Jeszcze mam tu 8 posążków, ciekawa sprawa. Stronę przewodnika mamy jeszcze 12, tak, 12. Nie jest źle. I 5 skrzyni skarbów, których jeszcze nie zdobyliśmy. Pewnie szybko się to zmieni, ale no. Warto. Widzicie, jak to wygląda. I tak, ten sklep chyba już nic nie skrywa. Tak więc możemy szybko stąd wyleźć. W poszukiwaniu innych rzeczy, które... no, wskaże nam Revelio. Bo no, nie będę was okłamywał, to jest jedyne, co możemy teraz pomóc lokalizować te wszystkie rzeczy, których nam potrzeba. Stare, dobre Revelio. Coś jest w ogóle? Nie. Jest to zdobne, niestety. Budowla, do której nawet nie możemy wejść. Okej, to jest jakiś punkt widokowy, czy coś? Przy którym nas chyba jeszcze nie było, sądząc po kartce. I tam jeszcze skrzyni, więc świetna robota. Czekoladowe żaby. Zostały... czekaj, tak. Zostawione przez ucznia z Hogwartu, odwiedzającego Hogsmeade. Te zaczerwane słodycze skaczą niczym prawdziwe żaby, a do każdej z nich dołączono karty kolekcjonerską ze słynną czardziejską, znaczy nie czardziejską, tylko czarownicą lub czardziejem. I tak, próbuję trochę szybciej czytać, bo wiem, że momentami potrafię bardzo powoli mówić i nie jest to dynamiczne, więc przyspieszenie tempa może być wskazane nawet w moim przypadku. Dlatego też no. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że momentami będę szybszy czy coś, bo to jest takie moje... póki co próbowanie, żeby to było lepiej ogarnięte i tym podobne. I teraz Revelio, co mi to mówi? O, oczywiście, że mówi o worku. Więc dobra. I tak, stąd można powrócić tam, albo pójść kawałek dalej. Pójdziemy kawałek dalej. Dobra. To jest dane miejsce, będzie sobie widzieć tutaj tę skrzynię, też tutaj będzie zaraz dużo ciekawych rzeczy, które mogę łatwo ogarnąć. Bo już po prostu umiem je ogarniać. To jest główna sprawa. Trzeciopoziomowe. Niestety. Trzeciopoziomowe Alohomora to jeszcze trochę ponad nasze siły. No nie mówcie, że będę musiał wysadzić te drzwi. Też nie? Nie wiem, nie mam już pomysłu. Ostatnie, co mi tylko zostało, to jeszcze... Oop. Nie działa, więc chyba poza naszym zasięgiem chwilowo. Ale to jest Lumos, który... każdy ma odnaleźć płotek, jakiś taki prosty, przy ścieżce, więc podejrzewam, że to gdzieś tutaj będzie. Na potrzeby tego rzucam Revelio, żeby zobaczyć, czy ta ćma gdzieś tu będzie. Podejrzewam, że tak, bo dziwne by było, gdyby nie było. Chociaż nie, to nie jest ten płotek, chyba. Nie Akio, Revelio! Jełopie. No dobra, o, chyba ją widzę? Albo to jest jakieś inne coś takiego. Zaraz się zobaczy, czy to ona, czy coś innego. Dobra, ona. Lumos. Nawet bliżej była, niż się spodziewałem początkowo. No dobra, proszę. Cieszę się, ćmo, tym, że wróciłaś na swoje miejsce. A ja dziękuję za kolejną kartkę. Która prawie, że kończy naszą
czy zmagania właśnie z tym... z... zbieraniem... skina z... Hogsmeade. Okej, tutaj tu gdzieś jest... Dobra. Świetnie, świetnie, podoba mi się to. Jak dobrze nam idzie z tymi Alhomorami. I tak, czy się mówi, że całe to poszukiwanie i takie... takie właśnie tutaj zwiedzania... Zejdzie nam więcej niż jeden odcinek, czemu nie? Ale no, uprzejmie informuję, że prawdopodobnie to będzie odcinek jeden z... nie wiem, z pięciu, czyli tam wyjdzie. Właśnie takich poszukiwań z Alhomorą. Więc tak, po prostu... życzliwie, uprzejmie, grzecznie, serdecznie, jakkolwiek by tego nie nazwać, informuję was o tym, że... no, póki będziecie widzieć numery jeden na ileś, że tak to określę póki co roboczo, przy tym wszystkim, to prawdopodobnie będziemy się nadal męczyć z odszukiwaniem... no, Alhomor i tych podobnych rzeczy. Nic nie mogę kupić niestety, no, ze smutkiem stwierdzam. Ja znowu mam kilka tysięcy funduszy. Au. Tak to nieźle. Będziemy mogli zaraz powykupuję pozostałe rzeczy. No ale dobra, ja mamy jeszcze trochę czasu, więc nie ma co. Nie wlezę tutaj niestety. Okej. Okay. Po prostu biegajmy od domu do domu, tam gdzie możemy wejść, tak będzie najlepiej. Drugi, więc to też odpada. Drugi, więc odpada. Drugi. Niektórzy mają nieźle zabezpieczone te chałupy. Po prostu Alhomorą podstawową, czy taką najzwyklejszą pospolitą się tam nie włamiemy. I w sumie... dobrze dla nich. Okej, tam mówili o czymś, nawet nie wiem o czym. Dałem tam dziesiątkę, niech się cieszy. Okej. Kradnę komuś coś znowu. Trzeci, drugi... coś im użyć tutaj chyba. Dużo więcej chyba tutaj już niestety nie odnajdziemy. Co jest? Powiedzmy, że co najmniej problematyczne, gdy się chce szybko ogarnąć, wiesz, takie rzeczy jak odszukać. Tarczęso dużo tych posążków czy coś. Jedno co tak naprawdę ja mógłbym teraz zrobić, tak na stówę, że wiem, że mogę to zrobić, żeby znaleźć te posążki, to profesora Figa. Czekam tam. Ale tak, to chyba był profesor Fig. Bo w jego gabinecie jest posążek, na pewno. Ale tak, z drugiej strony wolę go zostawić na później. Tak jako, powiedzmy, jako, no... gwarant, że kiedy tak pilnie będę potrzebował, że już, no nie wiem co więcej zrobić, jak więcej zrobić, to zawsze będę go miał po prostu do tego. Okej. I tak wiem, że tutaj dzwoni. Też mam tu wątek główny, ale nie. Ja tutaj idę, bo nie pamiętam, jaki był tu po prostu wymóg otwarcia tego ostatniego piętra. Chcę zobaczyć, czy tam przypadkiem znowu nie będzie tego. Dziwaka, którego mam zrobić. I pierwszy poziom, dobrze. Dobrze, że zapamiętałem. Okej, tutaj. Nie ten przycisk. A proszę, mamy to. Ej, tak, wiem, że dla niektórych to może być nudne, ale to jest to, co ja uwielbiam po prostu robić w grach, kiedy już mam jakiś tam wyższy stopień właśnie już odblokowanych rzeczy i tym podobnie. Sprawno. Po prostu aż tak przyjemnie się robi, ale tak. Prywatny pokój pod trzema miotłami. Prywatny pokój pod trzema miotłami to zaciszna przestrzeń poza głównym pomieszczeniem pubu. Profesorowie Hogwartu doceniają odosobniony pokój, w którym mogą się gromadzić, aby uniknąć spotkania z uczniami. Być może nie jest zaskoczeniem, że uczniowie również to doceniają. Tak. Fajne. Fajna rzecz zrobiona. Jeszcze chyba tylko jedna kartka i będziemy mieć kompleta do... no, wyzwania tutaj. Na odszukiwanie kartek w Hogsmeade. No chyba, że jest coś więcej, o czym nie mam pojęcia. Ale nie, chyba to tyle, więc... no, możemy wyjść z trzech miotał póki co. I tak, wiem naprawdę, że to jest to zadanie główne i że pewnie powinienem dalej szarżować, bo jeszcze dostanę coś innego, co jest potrzebne do ponad połowy innych zagadek czy coś, ale no, dajcie mi się nacieszyć na Alhomorom, naprawdę. W pewności, że jak widzę, żeby zdobyć potężniejszą wersję Alhomoru, to musimy
używać Alohomory i szukać tych posążków, więc tak. Czy tutaj jest coś takiego istotnego? Już tu byliśmy? Nie. Wątpię, żebym tu był, skoro... No, powiedzmy, że są tu właśnie worki i jakieś takie znajdźki w tej chałupie. Niedługo już jedno, co będziemy tutaj widzieć, to będą te właśnie... kłódki. Szkoda tylko, że nie jestem w stanie pokazać mi tylko i wyłącznie tych, które jestem w stanie otworzyć. Tak to będę się męczył. Pewnie zbieganie w tej wewce, ciągle szukając jednego, który jestem w stanie otworzyć. No, i znajdziecie to... nawet nie znajdziecie, tylko to już jestem nawet pewien, że znowu wracam do alejek, przy których już byłem. Chyba? Może jednak nie? Zaraz się zobaczy. Nie, dobra, to jednak nie jest ta sama alejka. Dzisiaj jestem blisko, ale na szczęście nie jest. Bo byłem tam, a teraz jestem tutaj. I dobra. Dajmy coś dalej, to widzę skrzynię tutaj z okiem, pamiętam ją. Szybko sobie po prostu otworzymy. No i to jest świński babi znowu. Co tam? Może tutaj coś znajdziemy? Poza tą kartką z Akio, którą mogę złapać, jak tylko będzie trochę bliżej. To jakiś dom. Trzeci poziomowy. O. Szkoda. To, co tam się skrywa, pewnie byłoby super. I dobra! Ukończyliśmy. Poszukiwanie stron w Hogsmeade, więc jej. Odbiorę od razu nagrodę. I swoją drogą za to też już jest na Steamie achievement za to, że skończyliśmy ten szlak wyzwań, więc świetnie. No i co ciekawe, 79% już ponoć mamy stron, jeśli chodzi o wyzwania za sobą, więc zobaczymy, jak długo się utrzyma takie dobre procenty. I jak długo zajmie mi zgromadzenie właśnie tych procentów w innych. Co się nazywa? No, dziedzinach. Tak chyba najlepiej to określić. Aż, czy dziedzina jest prawidłowym określeniem? Nie wiem. A grobowiec mieszkańca wioski? Okej, ciekawe, że jakiś grobowiec jest otwarty. Ale dobra. Zajrzymy do niego jeszcze na szybko, po czym... No, trzeba będzie powoli kończyć. Na pewno. Bo nie mogę sobie pozwolić na kolejny, prawie że godzinny odcinek. Okej, zobaczmy, co tu mamy. Poza monetami, jedną znajdźką, czy jest coś więcej? Tak, są inne rzeczy. Jakby inaczej. Okej, wybacz, co ciągle cięcie, ale... Są pewne, po prostu tutaj teraz problemy, że tak to określę. I przy okazji. Ciekawe, mamy tutaj dużo kłusowników potencjalnie, więc... Czemu nie, to są popiełki, kłusownicy, tak, mylę pojęcia. Pewnie nas wykryli, ale na szczęście jestem w stanie się tutaj spokojnie zakraść. Ukończ walkę w czasie bardzo krótkim. Udało się. Przy użyciu petryfikusów. Ciekawe, ale dobra. Daliśmy radę, kolejne petryfikusy do kolekcji. I to, co najlepsze, to że no, mamy kolejny jakiś... sekrety i inne tego typu rzeczy do zrobienia. Jest fajnie, fajnie. Okej, okay. A czyli... Cokolwiek tu trzeba zrobić, to tutaj jeszcze nie zrobiłem do końca. Sprawa? Cokolwiek to jest, to nie wiem, co konkretnie mam zrobić i jak to mam zrobić. Ale wygląda, że po prostu mnie nie puści, dopóki tego nie wymyślę. Co, pod jakimś konkretnym kątem mam coś wyciągnąć? Możliwe? Dobra, wystarczy tego. Jeśli się nie mylę, chyba na to też trzeba było rzucić wtedy ogień? Tak, trzeba było, tylko pewnie jeszcze musiał leżeć na tym znaku.
Też nie? Czegoś cię więcej ode mnie oczekują w tym momencie. Nie, jeśli mam być cztery, to już nie mam pomysłu, co mam dalej ze sobą zrobić po prostu. No cóż, może to nie jest miejsce po prostu jeszcze na mój etap. Popatrz, no mogę tylko wrócić i tutaj dosłownie niczego więcej nie ma, no. Po prostu nic więcej naprawdę nie mogę zrobić. Wbrew temu, co może się wydawać w grze. Albo to jest na inny etap, albo no nie wiem co. Może tutaj mam jakoś dziwnie stanąć. Okej, dobra. Jednak to było sprytniejsze niż myślałem. Zdecydowanie sprytniejsze. Podoba mi się, jednak. Przed chwilą narzekałem za strasznie, ale to ja byłem jałupem po prostu, jak się okazało. I kolejny przedmiot. Świetnie jakościowo, więc teraz idziemy tutaj ponownie, żeby się przeteleportować. I na tym kończymy spotkanie w sumie. Bo, no, 41 minut to optymalny czas, a ja w tym momencie dzięki temu będę mógł spokojnie sobie poszukać miejsc, w których jeszcze... No, jest coś do zalohomorowania. Albo jakieś inne takie rzeczy typu balony do pęknięcia w pobliżu, coś, no, po prostu tak. To było na tyle i trzymajcie się, hej hej.